No, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, była akcja tak tego typu, że mówiliście tutaj na tej ostatniej premierze, właśnie, która tutaj leci. Zaraz ja sobie tutaj wyciszę, bo nawet nie wiem, gdzie to leci, a tutaj leci. Że się nawet z wami nie przywitałem, także się witam. Halo, dzień dobry. Jeszcze raz. No, tutaj wynalazłem jeszcze parę takich mankamentów. Jeszcze tutaj kilka elementów brakuje na tej płytce tego wzmacniacza. Już nawet nie chodzi o ten tuner. Może mi się uda go odpalić, ale to w przyszłości. Chodzi o to, żeby ten scalak PAM 84... Jezu, gdzie on tu wypadł? 8403 wykorzystać jako driver do sterowania końcówką mocy, czyli tranzystorami, nie? I złożyć taki troszeczkę mocniejszy wzmacniacz w przyszłości. Dlatego tutaj są podejścia i podchody, żeby złożyć końcówkę konkretną, czyli taką konkretną końcóweczkę, taką, że miała z 2 kW wyjścia. Tylko czym się trzeba wysterować, słuchajcie, bo tam już tranzystory IGBT, czy tam tranzystory MOSFET, IGBT tam będą siedzieć. To już takie rzeczy jak zasilanie, czy tam IGBT, to damy radę, nie? Patrzcie, jakie kondensatorki. Fajne, nie? A tu jeszcze mam takie ruskie, przebadałem je. Całkiem fajne. Te są akurat na 100 V, 33 000 mikrofaradów. 100 V. Takie, o, klocki. O, w rurach. Fajne. 100 V. Będą do wzmacniacza. No. No i takie buty, słuchajcie. No i co? Tutaj zauważyłem, że tutaj jest na przykład brak napięcia na mutę, brak napięcia na PVDD, czyli na Power VDD. No dobra, będę coś tu działał, nie? Także działamy. Gdzie ta myszka? O, coś tu widać. Nawet muzyczka jakaś leci w tle, słyszę. Dobra, to można ściszyć, to ja nie muszę. Chociaż może by tam coś niech sobie leciało. Cichutku. Dobra. No i cóż, no zaraz zobaczymy. No weźmiemy aplikację, bo tutaj mam aplikację tego scalaka. A może płyteczkę, ale to płyteczkę to już będę robił w iglu i to będę robił już pod jak zadziała mi ten układ i zobaczymy, co on ma na wyjściu, jakiego, jak to generuje, tym moduluje PWM-em, nie? Przede wszystkim to tutaj zabrakowało zerówek do rezystorów dwóch. Nie wiem, może ja już wybrałem kiedyś te rezystory. No znalazłem taki scalak akurat, bo nie mam takich scalaków. Tam ktoś się oferował, że może podesłać, to z miłą chęcią wezmę, o ile ten mi zadziała, tak jakbym tutaj sobie zażyczył. Dobra, zróbmy tutaj 0. O. I zróbmy tutaj zerówkę. Szybki montaż, że tak powiem, zerówek. Trochę cyny. No dobra, zobaczmy teraz, co tu wyjdzie. Minus i plus podamy tu. Nie wiem, kurde, czyżby te głośniki jakieś takie jakieś trafione były? Nie wiem, ten działa. Ten działa. Dobra, gdzie my tu mamy GND? 9 to jest do GND, 11 jest do GND.
Podbudujmy sobie zasilanie prosto pod scalach, bez tych wszystkich udziwnień, nie? Dobra. Prosik, to idzie tutaj, prosik. VTD. I szóstka jeszcze, właśnie. Dlaczego szóstka? To jest analog VDD, zaraz sprawdźmy go sobie, czy on jest podpięty do tego. Może faktycznie analog nie być podpięty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ma przejście przez 0,2 ohma. No tak, przez te wyzerówki się schodzi. No dobra. Dobra, to ta masa jest tutaj. To jest bardzo prościutki, byłby bardzo prościutki sterownik, słuchajcie. I to już ma niskie i wysokie wyjście na tranzystory. Byśmy mogli tutaj bez żadnego problemu podpiąć tranzystory IGBT. Dobra, to podepnijmy jeszcze masę. Zobaczymy, czy ta masa to ma przejście. Ta masa. No, oczywiście, że nie ma. To nie miało prawa zadziałać. Tu mamy masę. Czyli szósty pin. Tak jest, szósty pin. Tutaj. Okej. Dobra, minus 5 W jest. Plus. Patrzcie, chyba coś będzie z tego. Wejście, 7 i 10. Jest. Jest jeden, jest drugi. Tak? Prawy, lewy. Prawy, lewy. Dobrze. Słuchajcie, zatrybiło. Sam wzmacniacz zatrybił. I teraz tak. Sam wzmacniacz zatrybił. Weźmy generator. I puśćmy na razie na moment sygnał sinusa na wejścia. Czyli tak, to będzie... Momencik. Minus. Tu. I teraz wejście. O kurde, bo to sondę polutowałem, jak to ja nie wiem. Jest, jeden i drugi jest, słuchajcie.
ciszę ja to trochę. Może się uda mi tutaj przygotować to. A minus się odpił, dobra. Moment, moment. Przynosi. No to te. Te głośniki po prostu, wiecie. Dobra. Jest. Jest ekstra, że tak powiem. Ale falują fajnie membrany. Zejdźmy do 50 MHz. O, 26 MHz widać, jak faluje głośnik. 5 V. Aha, boi się po prostu wyłącza. Jeśli puścimy więcej, słuchajcie, niż zasilanie, niż 5 V, przy 6 V już Protect wyłącza jego, czyli te jego zabezpieczenie. On ma wewnątrz w układzie zabezpieczenie. Wiecie, co wam powiem? Jest ekstra. O, teraz widać, z kamerą się falują razem. Tak, jest moc! Jest moc! Mówię tak, jest moc, nie? Całe 3 waty, słuchajcie, z generatora. No dobra, scalak jest sprawny. Tu zostało wszystko odpalone. Zobaczcie, membranki głośników może będzie widać. Moment, tutaj położę. Zejdziemy. 24 Hz. Teraz mamy 24 540, nie? I schodzimy w dół. 20 Hz. 19. 10. 10 Hz. 10 Hz. 7. Jeszcze pracują. 4. Słuchajcie, no pracuje jak pompeczka, jak ten, jak siłowniczek. No, ale 9 Hz też pracuje, słuchajcie. No to jeśli tak, 20, 30 Hz teraz. A teraz jest połowa tego, co klatkowanie, 30 Hz, tak? 27 Hz. Jest połowa tego, co klatkuje kamera, czyli kamera 60 klatek na sekundę. Aha, bo i tak stream leci 30 klatek na sekundę, czyli się zrównoważy przy... O, o tak o.
przy 30 kHz. Czekajcie, może mi się uda tutaj precyzerem dojechać. 30. Dwadzieścia pięć, no moment, do 30, tak? 30 herców. Równiutko chcę ustawić 30 herców. O. I w tej chwili nie widać ruchu, a one chodzą. Żeby była, nie wiem co, to może wrzucić jakiś kawałek, o, nadajmy na to mikrofonik wrzucę. Widzicie? Jest niewidoczne dla kamery. A 30 Hz napierdziela 3 W. Teraz mamy 3 W. Pełne. Nawet nie wrzucę nic. Dobra, zmniejszmy amplitudę sygnału. Zobaczcie, jak fajnie. Kamera nie tego. Nie widać kamery. W kamerze, że membrana pracuje, no bo nie łapie akurat 30 Hz na sekundę. Czyli jednym słowem może tam powolutku. Mikrofonik. Nieźle. Jest wręcz nawet bardzo dobrze. Zresztą słychać jak podskakuje, widać jak podskakuje, a w kamerze nie widać. Dobra, zmniejszę teraz, zmniejszyłem na 23, już teraz zaczyna być ruch widoczny w kamerze, nie? Około 7 Hz, 7-8 Hz w tej chwili, 8 razy na sekundę jest widoczny ruch w kamerze, bo się odejmują częstotliwości. Od 30 klatek na sekundę odjąć 21 Hz. No to mamy 9, nie? Czyli 9 razy na sekundę macie widoczność, a tak naprawdę on pracuje 21,5 Hz. Raza. O, faluje, zobaczcie. Obraz. Ten aż zmienia się w kamerze, wchodzi w kamerę. Sześć razy na sekundę taktowanie. Sześć razy tylko. Powozimy nim trochę, nie? Wow. I zimniutki przy 5 V sterowania. No dobrze, ale to jeszcze nie wszystko. Odłączmy zasilanie, wyłączmy ten generator. Sprawdźmy jego przebiegi teraz. Będziemy zaraz sprawdzać przebiegi. Tylko tak, żeby było widać oscyloskop. I teraz już wiem jaki błąd robiłem przy pomiarze o tego 30 W. Tego. Przy pomiarze robiłem błąd tego typu, że mostkowałem jedno, robiłem zwarcie, bo on jest w mostku. Zwarcie robiłem. Dlatego nim nie było normalnej, że tak powiem. Nie było można tego zrobić pomiaru. A tutaj zrobimy tak. Zobaczymy, co jest przed filtrem, czyli bezpośrednio na wyjściu, czy on ma kluczowanie tutaj, wiesz? Bo to mnie... Dobra. Plus. Generator pracuje. To generator wyłączam. Żebyśmy mieli 0. I teraz wyjście to jest nóżka numer... Ja chcę zobaczyć, zmierzyć przed żadnymi filtrami. A właśnie, kurde. Co on tutaj ma? Filtry... 1, 3, 16, 14, czyli 1, 3, sprawdźmy co mamy na 1. No mamy piękny prostokąt, słuchajcie, ale ekstra. Jacie, mamy prostokąta.
time frequency zmierzymy. 500 kHz. No, piękny prostokąt. No to teraz zróbmy tak, że włączmy sobie generator i zamodulujmy go. O, w tej chwili moduluję go 6-7 hercami, tak jak głośniki chodzą, nie? Patrzcie. Na trójce będziemy mieli odwrócony sygnał. No, w drugą stronę jest. Ja tylko widzę tutaj po tym znaczku na oscyloskopie, że to jest przebieg odwrotny, bo on będzie zawsze pokazywał ten oscyloskop, że tu mamy środek, początek przebiegu, nie? Bo tak mam ustawione w menu. Ale on tak naprawdę jest odwrotny, czyli się zaczyna od zera, przy jedynce jest od plusa, a od zera, no, tu mamy od plusa, a na trzecim pinie, czekajcie, to będzie tu, no, a na trzecim pinie mamy odwróconą połówkę, czyli ja wiem, która jest odwrócona, która nie, bo tutaj jest znaczek na oscyloskopie, a, no dobra, weźmy sobie... Zmniejszmy sobie poziom i zwiększmy sobie częstotliwość. Ale pięknie moduluje PWM. Teraz zobaczmy, co się dzieje na tym drugi kanał, nie? Ale bajka, słuchajcie. Jednym słowem. Czekajcie, patrz. O, tak o będzie. O, będzie widać, jak moduluje PWM. 6 Hz w tej chwili. 7, prawie 6,8 Hz. Głośniki pracują. A zmniejszmy jeszcze mu częstotliwość. Tak, żeby było widać. O. Słuchajcie. 2 herce. Słychać delikatne w głośniku, no bo ponieważ filtr, tu filtr jest SMD i na pewno nie przerobi takich częstotliwości, ale tu możemy w tej chwili sobie pięknie zaobserwować modulację PWM-u. Jest widoczne dla oka. Delikatna szpilka się robi przy większej mocy, ale no to, no bo to on teraz na pewno ma więcej niż te 3 waty. Tutaj jakbyśmy zmniejszyli sobie zakres, no delikatna szpileczka jest, nie? No dobra, a teraz badajmy, co jest na głośniku. Też jest prostokąt na głośniku, słuchajcie, ale śmieszne. Aha. To nie jest śmieszne. To teraz zobaczmy, co się dzieje z częstotliwością audio. Widzicie? Górna połówka tutaj się wygina, nie? A teraz, a na drugim będzie dolna. Nie, tutaj coś jest nie halo. Dobra. Pół herca. Co 2 sekundy idzie. Patrzcie, co... Jak silnik. Góra, dół. Góra, dół. Żeby... Zaraz wam pokażę, jak głośniki się zachowują. Pół herca. Pół herca. Momencik.
Czyli jednym słowem w klasie D. Można wyhamować membranę przy uderzeniu basu i przy momentalnym, że tak powiem, zatrzymaniu basu możemy zrobić, że membrana będzie pracować jak silnik, góra-dół, czyli jednym słowem wyhamowuje, jeśli ja puszczam sygnał na wejście, taki impulsowy, czyli takie uderzenie basu, to w pewnym momencie ten bas się kończy, a membrana jeszcze się chlapie w normalnym wzmacniaczu. A w klasie D, jak koniec jest uderzenia tego basu, to i membrana jest koniec. I to jest momentalne zatrzymanie, ponieważ cewka jest trzymana góra-dół, nie? Dobra. Pół herca, słuchajcie, to było. Teraz będziemy mieli 2 i 3 herca. 2,3 herca, nie? Czyli membrana jest praktycznie trzymana, cały czas jest trzymana za uzwojenie prądem. Czyli jednym słowem powiem wam tak. Dla głośnika w sumie to jeden pikuś, czy to będzie trzymane prądowo, czy to będzie impulsowo uderzenie, tak jak jest w tradycyjnym wzmacniaczu, że po prostu impuls napięcia wali w cewkę. Bo takim chciałem tak mniej więcej się dowiedzieć, co jest bardziej żywotne dla wzmacniacza. Czy klasa właśnie AB, ta standardowa, będę mówił A klasa, to nie ma różnicy, czy AB, czy A, to na tej samej zasadzie to pracuje. Czy klasa D, czyli sterowanie PWM-em, jakbym chciał silnikiem. Słuchajcie, wzmacniacz w klasie D, to ja ze stepsticka od drukarki 3D można zrobić. To jest przecież też driver. No, 2 ampery, ile on tam wytrzymuje? 24 V, 2 ampery to 50 W, słuchajcie. Śmiechem, żartem. Gdzie mam te... Tu mam wykonany taki do CNC sterownik. Słuchajcie, ile tego stepsticka jest? Jeszcze mniejszy jest niż ten scalak. Tylko radiatorek ma założony. I wytrzymuje... Mało tego, 4 głośniki. Nie, 4. Nie, stereo. Nie, 2 głośniki. Dobrze mówię, 2 głośniki. Ten mały scalaczek, słuchajcie, na stepsticku. Tylko ciekawe, w jakich on częstotliwościach by chciał zapracować. No, trzeba byłoby do niego dorobić generator. I komparator dostawić, żeby był pomiar. I śmiechem, żartem, słuchajcie, 2 ampery, 24 V. Jeśli byłaby sprawność z 80-90%, 90 mogłaby być nawet procent, to mamy, kurde, 50 W. Razy 2. Bo przecież czteroma cewkami sterujemy silnik krokowy, nie? Dwoma cewkami. Ale by anomalia wyszły, bo jakby tak podzielił krok częstotliwości, to zamiast, to byśmy mogli sobie ton dźwięku podnosić, no cyfrowo, no. Czyli jednym słowem, jak podzielimy przez 4, no to będziemy mieli 4 razy wyższy ton, chociaż prędkość będzie ta sama odtwarzania, nie? Dobra, mało ważne. Grunt, że chodzi mi o wybadanie sterownika, właśnie takiego małego stalaczka. O. Czyżby któryś głośni? Takiego małego stalaczka, słuchajcie, wybadanie takiego zrobienia... zrobienie sterownika pod stopnie mocy, nie? Co on tak sapie? Zaczęły sapać te głośniki, słuchajcie, może im już dość?
Ale wiecie, co wam powiem? To ma siłę. Pany. One gorące się porobiły. Takie letnie. Przynajmniej jak palcem przyłożę, to letnie. No, ma moc. Tak, jak ręko się trzyma membranę, to tak. Ciekawe, ile to kilo może podnieść. Dużo nie podniesie, no. No, ale takim wozi. Jednym słowem, o, tutaj jestem, tu mnie widać w krzywym zwierciadle. Jednym słowem, słuchajcie, z głośnika zapinamy teraz rylec, grawerkę i zapinamy to wszystko na gramofon zamiast igły i grawerujemy, słuchajcie, płyty winylowe. Nie, żart. Już widziałem takie wynalazki ludzi, że tak powiem. No dobra, to pracuje. Chciałbym się ze wszystkimi powitać i się pożegnać od razu, także to by było na tyle, kochani, z części drugiej. Będzie jeszcze parę tych części, no bo ja będę robił do tego PCB. Najpierw zrobimy PCB do układu wykonawczego, po prostu, żeby zafalować membrano głośnika rzędu 2 kW, albo i przynajmniej 2 kW, nie? Pozdrawiam. Wow. Ale czad. A ja pierdzielę. Ogłuchłem. Najlepiej chodziło tak do 8 kHz, bo już potem ten głośnik nie przerabiał, nie? Na razie.